Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bananem. I nie tylko. Ależ jestem silna. O, jak Herkules. O. Tak wiem, brzmi to dziwnie, ale ostatnio mamy jakąś zajawkę na... dziwne ilustracje. Przy okazji nasz nowy owocowy antybohater, którego wykonam w tym filmie, pozwoli mi pokazać, że początki z grafiką komputerową wcale nie muszą być straszne. A teraz, jeśli nie chcecie, by w nocy odwiedziły Was potworzaste owoce, to dajcie lajka i suba z dzwoneczkiem, to istnieje szansa, że je powstrzymam. Obiecuję! Głupi jest ten digital. A w internecie pisali, że program rysuje za ciebie. A ja wszystko rysuję. A tfu! No jeśli nie chcecie skończyć jak ona, to musicie wiedzieć, że do tworzenia grafiki sam komputer nie jest wystarczający. Teraz mamy naprawdę spory wybór. Możemy rysować na iPadzie, na telefonie, na laptopie z dotykowym ekranem i wielu, wielu innych sprzętach. Ale wiadomo, u niektórych uruchamia się wewnętrzna cebula, i kupują najzwyklejszy tablet. No bo jest najtańszy. Ale tak szczerze... nie polecam. Ja sama miałam zwykłe tablety i jest to sprzęt, który na maksa zniechęca, głównie dlatego, że wymaga od nas opanowania koordynacji ręka-oko. Rysujemy wtedy po kawałku plastiku, jednak patrzymy gdzie indziej. Jest to całkowicie nieintuicyjne. Wydłuża czas pracy, i spowalnia rozwój. Kolejnym problemem jest to, że granica cenowa między tabletem graficznym a ekranem graficznym się zaciera. Aktualnie można kupić tanie tablety, które ostatecznie i tak wylądują w koszu, lub drogie, które są dobre, jednak cenowo zbliżone do ekranów graficznych, więc w tym przypadku lepiej zaczekać, odłożyć troszkę pieniędzy i kupić sprzęt, który starczy nam na lata. A przy okazji może zastąpić tam monitor. Specjalnie do tego odcinka postanowiliśmy wymienić nasz stary, wysłużony ekran na coś naprawdę fajnego, a mianowicie XP Pen Artist 24 Pro. On jest wręcz boski. W tej wersji zlikwidowano wszystkie bolączki naszego poprzedniego sprzętu, czyli rozładowując się stylus i mało precyzyjne oddawanie kolorów. Nawet podłączenie nowych ekranów graficznych jest o niebo lepsze, bo teraz wystarczy podpiąć tylko jeden kabel USB typu C do karty graficznej. A jeśli mowa o kablach, no to w końcu mamy porządek, ponieważ mogliśmy podłączyć do niego bezpośrednio myszkę i klawiaturę. Ja wiem, że to nie jest jakaś wielka nowość, jeśli chodzi o monitory, jednak jeśli chodzi o ekrany graficzne, no to w końcu coś poszło do przodu. Pamiętajcie tylko, że jeśli planujecie upgrade sprzętu, to zanim go podłączycie, musicie usunąć wszystkie sterowniki poprzedniego tabletu czy ekranu graficznego. Jeśli tego nie zrobicie, to narażacie się na najczęstsze problemy, które można w prosty sposób rozwiązać, zwyczajnie instalując sprzęt zgodnie z instrukcją. Kto czyta instrukcję, no nie? Warto. A teraz pokażę Wam, jak powinno wyglądać stanowisko pracy każdego szanującego się grafika. Hej, zaraz! To nie to ujęcie, kurczę. O, tak. O to chodziło. Mamy już rozgrzany sprzęcior i urządzone miejsce pracy, w którym będzie porządek tak przez... najbliższe 15 minut. Przydałby się program, na którym będziemy pracować i tutaj pojawia się odwieczne pytanie. Od czego zacząć? Ja często dzielę swoją pracę i różne rzeczy wykonuję w różnych programach, bo wbrew pozorom to może przyspieszyć naszą pracę. Ja do szkiców bardzo lubię Procreate. Jest bardzo intuicyjny, prosty, a brasze są wręcz... cudowne. Niestety nie jest dostępny na Windowsie, a jedynie na urządzeniach z iOS-em. Funkcję, którą ma, a brakuje mi jej tak naprawdę w każdym innym programie, to możliwość tworzenia timelapsów. Jest to naprawdę niezwykle przydatne. Ale spokojnie, to, że ja korzystam do szkicowania właśnie z tego programu, to nie znaczy, że inne są złe. To są moje osobiste preferencje. Tak naprawdę wszystko możecie powtórzyć,
na innych programach, które za chwilę Wam przedstawię. Szkic naszego bananowego dziadygi skończony, więc czas na kolorki. Wykorzystam do tego program, o którym możliwe, że nie każdy z Was słyszał, czyli Clip Studio Paint. Przypomina on Photoshopa, jednak ma parę unikalnych szmerów bajerów. W Polsce jest on średnio popularny, jednak Azjaci wykorzystują go na potęgę do tworzenia mangi i komiksów. Myślę, że jeśli ktoś zajmuje się takimi rzeczami, to ten program może Wam bardzo pomóc. Właściwie to napiszcie w komentarzu, co mogłoby się pojawić w tych dwóch okienkach. Jestem ciekawa, czy macie pomysły na jakieś pokręcone historyjki. Nie ukrywam, z chęcią przeczytam. Teraz pokażę Wam funkcję, przez którą za kilka lat ilustratorzy stracą pracę, bo program będzie robić wszystko za nich. A w tym wypadku metody na szybkie kolorowanie. Właściwie szybciej się nie da. Szkic jest tutaj najważniejszy. Potem wystarczy kolorkami napaćkać w różnych miejscach w taki sposób, jak normalnie chcielibyśmy pokolorować naszą grafikę. Następnie na szkicu musimy się upewnić, że mamy zaznaczonego tego dynksa. No i wchodzimy w Edit i wybieramy Use Hint Image and colorize. Po co ja to mówię, się uśmieszam? Widzicie? Haha! No! No i teraz czekamy. Czekamy. Czekamy! Okej, efekt jest troszkę wyblakły. Teraz, żeby to wzmocnić, wystarczy zduplikować warstwę, najlepiej kilka razy. No i właściwie coś z tego wyszło. Naprawdę jestem w szoku, że to nie tylko wypełnia kolorami, ale właśnie daje cienie. Chociaż nasz bananek mógłby umyć stopy, a gruszka wygląda jak wojowniczy żółw ninja. Inną fajną i nietypową rzeczą jest szybkie wypełnianie kolorem. Na nowej warstwie pod warstwą szkicu wypełniamy kolorami narzędziem Refer Other Layers. Nie musimy tutaj niczego zaznaczać, żadnej różdżki, żadnego wodzenia lasem. Program sam rozumie, że musi dopasować się do szkicu, który znajduje się na innej warstwie. Byłam bardzo ciekawa, co mi wyjdzie, jeśli użyję tej poprzedniej metody na takim dokładnym wypełnieniu. Cienie się jakieś pojawiły, jednak są one o wiele delikatniejsze, za to kolorystyka jest bardziej nasycona, wyrazista, no właściwie tak jak ta baza, którą zrobiłam na początku. Ogólnie można tutaj nieźle kombinować, co bardzo mi się podoba. No dobra, wszystko ładnie, pięknie, ale czy jest to odpowiedni program na start? Nie mogłam powiedzieć, że jest to zły program, ponieważ bym skłamała, jednak problemem jest koszt. Dodatkowo, jako ten płatny program ma spaprane funkcje. Chociażby te, w których musimy zmienić kolory albo walor. Zmiana pojawia się dopiero w momencie, kiedy puścimy suwak. Kiedy przesuwamy po pasku, to nic się nie zmienia. I to jest najgorsze rozwiązanie ever, ponieważ nie możemy precyzyjnie dobrać odcienia. Tylko klikamy na chybił trafił i modlimy się, że się uda. Masakra! Przy okazji, nacisk w nim położono głównie na tworzenie mangi i komiksów, więc jako program dla początkujących nie jest dobrym wyborem. A teraz czas na coś, co każdy Polak wręcz uwielbia. Czyli darmowy program, który przy okazji wygląda bardzo zachęcająco. Mowa oczywiście o Kricie. Dużo się o niej mówi, otrzymała ona nawet miano darmowego Photoshopa. Czy ja bym to tak określiła? Bardziej nazwałabym to bieda Photoshop. Ale właściwie wszystko jest lepsze od Painta i Gimpa. Ale tak na serio, jeśli chodzi o taką budżetową propozycję, to jest to najlepszy wybór na początek. Jest dość intuicyjny. Opcje, które są najważniejsze, znajdują się na widoku, a ikonki pomogą odnaleźć się nawet dla największego nieogara. Wygląda to mało elegancko, jednak jest to bardzo pozytywny aspekt. No bo w końcu użyteczność jest ważniejsza od wyglądu. To samo mam z butami. Tak jak przy każdym programie, należy na początku się zapoznać z dokumentacją i skrótami klawiszowymi,
bo niektóre opcje są poukrywane. Po pracy na tym programie mogę stwierdzić, że Brush Engine jest obłędny. Może nawet lepszy od Photoshopa? Jakby nie patrząc, ten program jest przeznaczony do rysowania, a Photoshop to taki kombajn, w którym można zrobić praktycznie wszystko. I właśnie za tą wszechstronność uwielbiam Photoshopa, ponieważ nie ogranicza mnie w żadnej czynności, czy to w obróbce zdjęć, tworzenia ilustracji, czy innych profesjonalnych czynnościach, które potrzebuję do pracy. Tym bardziej, że takie narzędzia typu krzywe są o wiele bardziej przemyślane. Bo w krycie linia może nieoczekiwanie przeskoczyć nam, załamać się i stworzyć takiego potworka. Straszne. Ale spokojnie, Krita ma naprawdę wystarczająco dużo funkcji, do których idzie się przyzwyczaić. Myślę, że więcej nie potrzeba, ponieważ pamiętam, jak lata temu Photoshop potrafił napsuć mi krwi tylko dlatego, że był aż za bardzo rozbudowany. Krita jest bardzo przyjaznym programem i bez problemu mogłam zrobić klimatyczne światło za pomocą trybów już po paru minutach korzystania z niej. Krita ma sporo problemów, niektórych rzeczy jednak mi osobiście brakuje, jednak patrząc na to, że jest to darmowy program, to idzie wybaczyć te drobne niedociągnięcia i mankamenty. Ja tych parę. O Pentulsai. Nie, nawet nie będę o tym mówić. Naprawdę, weszłam i wyszłam. Jest to 1000 razy gorszy program od Krity, jest płatny i nie spełnia aktualnych standardów kolorystycznych sRGB, więc nie ma sensu, żebym w ogóle się nad nim rozwodziła. Lecimy dalej. Photoshop. Jest to program, z którego korzystam na co dzień, jest on najdroższy z całej tej listy i płatność jest miesięczna. Ba, jako Europejczycy płacimy więcej niż Amerykanie. No nie, żebym zazdrościła, ale... Zazdroszczę. No co mogę powiedzieć? Z tym programem znam się bardzo długo i od niego właściwie zaczęłam. Czy jest dobry dla początkujących? Wybór tego programu to najlepsza i zarazem najgorsza decyzja, jaką można podjąć. Kompletnie nieintuicyjny drań. Trudny i wymaga od nas zapamiętania wielu skrótów klawiszowych. Dodatkowo ma też masę funkcji, które ciężko jest poznać na własną rękę. Z drugiej strony jest bardzo popularny, dzięki czemu mamy ogrom materiałów dydaktycznych. Więc jeśli macie z czymś problem, to jest duże prawdopodobieństwo, że w Google znajdziecie odpowiedź na wasze bolączki. Królik, nie przeszkadzaj mi. W skrócie, korzystanie z Photoshopa jest jak granie w gotika. Pozdro dla kumatych. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie. Korzysta z niego większość profesjonalistów. W większym lub w mniejszym stopniu. I uwierzcie mi na słowo, jeśli się przełamiecie i opanujecie ten program, chociaż na takim poziomie podstawowym, to każdy inny program, który włączycie, będzie dla was prosty jak pestka. Jeśli myślicie o grafice bardziej przyszłościowo, zawodowo, ambitnie, no to polecam go opanować, ponieważ on czyha na was praktycznie w każdej firmie. Poza tym ciężko dostać pracę, jeśli ogarnia się tylko jakieś dziwne, darmowe programy. Właściwie jedynym minusem Photoshopa jest jego cena. Programów do rysowania jest naprawdę od groma, więc jeśli chcecie, żebyśmy zrobili jakiś test darmowych programów, czy tych niedarmowych, to piszcie w komentarzu. Przy okazji, jeśli jakieś konkretne znacie, to dopiszcie nazwę. Może coś uda się z tego sklecić. Na ilustracji ostatecznie gruszka przekroczyła granicę oburzenia. Jak myślicie, powodem oburzenia jest styl banana, czy chamskie łamanie zakazów i dobrego smaku? Napiszcie w komentarzu, dlaczego ona mogłaby się gniewać. W ogóle to nasz nowy bohater jest bezczelny. Jak mógł w takim stroju pójść na zakupy? Co my w ogóle mamy z tymi owocami? O co kaban? A teraz uwaga! Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, bo już za tydzień, w piątek po 17:00, nowy film, a chyba nie chcecie go przegapić. Niech podstawy będą z wami!